L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna. Przymierza miłości między mężczyzną a kobietą, przymierza na całe życie, nie można improwizować z dnia na dzień. Non c'è il matrimonio express. Śluby ekspresowe nie istnieją. Lavorare sull'amore. Trzeba popracować nad miłością. Bisogna camminare. Trzeba wyruszyć w drogę. L'alleanza dell'amore dell'uomo e la donna. Tego przymierza trzeba się uczyć. Si affina. Dopracowywać je. Mi permetto dire è una. Powiedziałbym, że przymierze to jest swoistym rękodziełem. Aby dwa życia mogły stać się jednym życiem, niezbędny jest cud. Cud wolności i serca. Z ufnością wierzę. Affidato alla fede. O potrzebie ponownego docenienia okresu narzeczeństwa mówił Franciszek w kolejnej środowej katechezie o rodzinie. Zauważył, że dziś często lekceważy się ten okres, jakby był zbyteczny, a tymczasem miłości trzeba się uczyć. Zdaniem papieża, takiego okresu przygotowania wymaga sama natura małżeństwa i miłości. Potrzebna jest zgodność decyzji, a nie jedynie chwilowa wzajemność uczuć czy pożądania. Ojciec Święty przyznał, że wiele par przychodzi na kościelne kursy przedmałżeńskie wbrew swej woli, ale potem są wdzięczni, bo mieli okazję zastanowić się nad swoim doświadczeniem w sposób niebanalny. Wiele par jest razem długi czas, czasami nawet utrzymują relacje intymne czy razem mieszkają, ale tak naprawdę się nie znają. Dlatego trzeba docenić okres narzeczeństwa jako czas wzajemnego poznania i wspólnego planowania.